Oławska Majówka już drugi rok z rzędu odbywa się w dniu Święta Konstytucji 3 maja. Dzień rozpoczął się pod pomnikiem Losów Ojczyzny, gdzie odbyły się uroczystości z udziałem władz państwowych i samorządowych, pocztów sztandarowych i oławskiej młodzieży. W tym roku krótką inscenizację historyczną, zawierającą refleksję nad znaczeniem patriotyzmu dla współczesnego młodego człowieka, przygotowali harcerze z 9. drużyny chówca ZHP Oława. Po niej złożono hołd i kwiaty pod pomnikiem Losów Ojczyzny. Uroczystość wzbogaciła swoją obecnością orkiestra dęta działająca przy Ośrodku Kultury. Następnie w sanktuarium pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny w Oławie odbyła się msza święta. Po mszy w kościele odbył się krótki koncert chóru Cantus Olavientis, podczas którego można było usłyszeć takie utwory jak Mazurek 3 maja czy Pogu Rodzica. Koncert zamknęło odśpiewanie roty Nie rzucim ziemi skąd nasz ród. Po patriotycznej części czas przyszedł na zabawę. Niestety niesprzyjająca aura nieco odstraszyła mieszkańców od fiesty. Temperatura nie zachęcała również do skorzystania przez najmłodszych z atrakcji przygotowanych w plenerze dla nich z tej okazji. Jedynie ciepłe przekąski cieszyły się powodzeniem. Tego dnia na scenie umiejscowionej na miasteczku za Ośrodkiem Kultury zaprezentowały się zespoły, które rozgrzewały powoli atmosferę przed sceną. This Great End, Osi Barak oraz Kim Nowak. Gwiazdą wieczoru była należąca do grona najlepszych polskich formacji rockowych zespół Hej. Tu mieszkańcy nie zawiedli. Mimo niskiej temperatury podczas koncertu było naprawdę gorąco.